Siemano kolano, dzień dobry Państwu, witam Was gorąco, Nojanu z tej strony i zapraszam na kolejny odcinek z kampanii Przepotężną Gruzją w Medieval Kingdoms. Odnieśliśmy ostatnio spektakularne zwycięstwo pod Trebizondem, rozbiliśmy trzy armie seldżuckie, no dobra, dwie były takie dosyć poobijane, aczkolwiek trzy jakby nie było, bo trzech generałów było, więc liczy się. No i teraz mamy drogę wolną, myślę, że Seldżuk na 100% chciałby nawet teraz rozejm podpisać i właśnie możemy to sprawdzić. No i jest Moderate, czyli udałoby się pewnie go przekabacić, ale teraz to my jesteśmy w sytuacji komfortowej, albowiem Zęgidzi już mają też, widzę, że tier 3. Kurde, jak ładnie ta jazda wygląda, ja pizgam! Ponieważ mamy sprzymierzeńców, Zęgidów, jacy mają dwie armie właśnie gotowe do walki ze wspólnym wrogiem, no to myślę, że co, żebym sobie teraz ten van chętnie odbił, a więc żeby to uczynić, na razie idziemy do Trebizondu, bo to miasto musimy bronić, bo inaczej będzie bankructwo, więc możemy sobie tutaj teraz chwileczkę przyczekać. W Diyarbakir niczego obecnie jeszcze nie róbmy, sobie naprawmy to miasteczko, a potem przebudujemy je na wariant zamkowy. To oczywiście zostaje, to myślę, że może zostać. No i farmy. Czy ja potrzebuję farmy? Kurde, no potrzebuję, nie? Poczekaj, 29 mam z tego. Nie potrzebuję. A nie, potrzebuję. W ogóle to jest zrąbane, że uszkodzony... Znaczy, zrąbane. W teorii nawet jest to logiczne. Uszkodzony budynek daje mniej zadowolenia, mniej kasy i też mniej zabiera żywności. No nie? No, w teorii powinien zabierać żywności więcej, bo jest uszkodzony, ale no jako tako przez to może mniej osób tam pracuje, więc jest mniejsze wymaganie. Nieźle, nieźle. Dobra, teraz tak, bym sobie ogarnął tego zabójcę i do siebie wcielił. Szansa na to jest dosyć duża, mamy 32% na krytyczne powodzenie i uwaga, udało się, fantastycznie. Dobra, to teraz wy. Ja bym chciał, żeby jeden koleś szedł nawracać, no myślę, że musi iść do mala... Wiecie co, ja bym chciał najpierw nawrócić te tereny o tutejsze, więc może, że kolego być przez chwilę w Trebizondzie, dobra? Ogarnij sytuację, ty bądź w tym dwinie, szpiega wysyłamy mniej więcej na południe, w ogóle ta armia Alita Sultana. No, Sultan to już elity myślę, że nie ma, bo jest dosyć osłabiony koleżka. W ogóle, sorry, będę nagrywał z oknem uchylonym, miałem nagrywać już... Bizancjum powraca. No dzień dobry. Miałem nagrywać zamkniętym, ale kurde, dzisiaj jest taki upalny dzień, a no niefortunnie wiatrak, którym przywieźli rodzice, okazało się, że nie działa. Jest uszkodzony, widzę w jednym miejscu i teraz tego nie naprawię, no może później, ale nie mam obecnie czasu i chciałbym się wyrobić z odcinkami, żeby jeszcze przed streamem je nagrać. No, no i tak, w ogóle macie jakieś kurcze pomysły na temat kolejnych serii odcinkowych, bo sobie policzyłem, że no w przyszłym tygodniu prawdopodobnie zakończymy już kampanię w Warhammerze. Gruzją nie wiem, ile będziemy grali, jakoś nie mam super celu, obecnie gra się przyjemnie, tak luźno, chillersko, no i nie dążę, żeby tą serię szybko skończyć, ale też nie będziemy grali do upadłego, do znudzenia. W momencie, kiedy już coś tam będziemy wzięli oznaki, że powoli jest nieciekawiej, no to... w ogóle wy macie też Persję. Nie będziemy się dłużej męczyć, lepiej skończyć w momencie, kiedy jest przyjemnie, niż gdy jest przesyt, bo wtedy jak wracamy, co nie, no to możemy wrócić nawet szybko, dlatego że nie było przesytu, a kiedy już się zmęczymy, to będzie wymagane odczekanie jakiegoś tam czasu, aby chęci na modyfikacje ponownie wróciły. No, ale myślę, że kurde, no nie prędko bym chciał do niej wracać, zależy mi na update'ach, a ekipa moderska działa trochę wolno, no i wiecie, jak to wygląda. Dobra, przy okazji, Bułgarzy Bożańscy, co z wami panowie, macie 7 osób, jesteście bardzo silni. Jak on się nazywa? Turk? Dobrze widziałem? Tuk! Tuk! Głupi Tuk! Z... Kurde, chciałem powiedzieć Warhammera. Za dużo Warhammera. Z Władcy Pierścieni oczywiście. A dobra. Kończymy turę, drodzy państwo. Tak jest. Chociaż tu jeszcze możemy wyznaczyć urząd fajny albo urzędy i widzę, że kolega Aleksandrę pozostał ranny niestety. No cóż. Bywa i tak. Dobra, ty masz Kefala, tobie damy ten urząd. Masz 3 punkty lojalności. Naszym władcom, myślę, że musimy ją pozyskać. Nie będę robił tego żonom, bo no, ci co grali to wiedzą, w ogóle jak nasz syn wygląda zarąbiście. Oj, mianuję go koniecznie następcą. No chłop wygląda jak, kurczę, milion dolarów, naprawdę zarąbisty jest. Tobą możemy tego Malakhaziego ogarnąć, ale nigdy nie robcie tego żonom. Często się dzieje taki efekt, że albo gościa kastrujemy, albo oślepiamy. Przez co dostaje duże debuffy i już jest beznadziejnym zarządcą, dowódcą. No nie nadaje się do niczego poza po prostu byciem. Epir też ma, kurde, lepsze jednostki. Każdy ma lepsze jednostki tej trzeciego. Każdy z tych lepszych frakcji. A ja muszę czekać jeszcze 34 tury. Motyla noga! Strasznie dużo czasu, prawda? No strasznie dużo czasu. Okej, co oni zrobią? No jestem ciekawy, jestem bardzo ciekawy.
Mają armię super. Ja myślę, że w polu by rozpruli Seldżuków. No salwa z tej broni palnej. No nie wiem w sumie, ma, ma damage duży. Nie wiem jaki ma zasięg. No najpewniej jakoś 120. Chociaż jeśli to są arkebuzy. Kurde, to ma 140. Ale arkebuzy ma niewiele jednostek w grze. To jest lepszy wariant broni palnej. Między innymi jęczarze go mają. No i nie mają nawet arkebuzy 145. No to to jest już wiecie, jak łuk. Tak trochę, co nie? Trochę jak taki łuczek. Okej, dużo dostanie autorytetu, chociaż wiecie, że nie jest dobrym zarządcą. No kurde, jest, powiem, bardzo niedobrym zarządcą, ale no w teorii powiedzmy, że nie ma tragedii, bo tam gdzie jest, w tej osadzie i tak jest bieda, dlatego... to w ogóle mogę ci dać chłopie 5 zadowolenia. No kurde, no to bierz, rzeczywiście. Dlatego ta korupcja wiele tu nie zmieni, mimo wszystko. Koniec tury! Kończymy ją i ruszamy do następnej. Sojusz obronny. Do Szoguna bym w ogóle wrócił. Myślę nad jakąś krótką serią szoguńską na legendarnym. Co wy na to? Tak powiecie, Szogunki jest o tyle fajny, bo nie jest to gra na długo. Taka na legendarny, myślę, że to jest z reguły w podstawkę. No, graliśmy na Jensashin, wiem, owszem, ale jakby tak pyknąć sobie Tokugawą albo Hattori. No Tokugawa fajny, bo no, klimacik serialu Szoguna, tak, a mi się bardzo podobał. O kurde, i bitka. I Zengidzi jednak przerżnęli. O, jednak, ale wygrali drugą bitwę. Dobra. I chciałbyś, kolego, pomóc w wojnie z separatystami, czyli ktoś mi się zbuntował. Tutaj się zbuntowali. Dobra, tu też się zbuntowali. Oj, po przegranej bitwie, jak widać. No, nie spodobało im się to. No to teraz wypadałoby rozbić te dwie armie i jak to uczynimy, to możemy śmiało ruszać na Anatolię i jest... poważnie? O kurde, jest Chilera i nawet Abbasydzi do tej wojny dołączyli. Oj, nie chcę tego. Aragonia zniszczona. Aragonia! O kurde. Ta frakcja odkryta. Wojna, no, mieliśmy pakt agresji, więc troszkę tak, no... że tak powiem, nieładnie skurwysyńsko. O, kontrola nie pozyskana, czyli nie udało się ogarnąć lojalności. Przy okazji wybudowało się już łaźnie w tym miejscu. No to chwila. Skoro tak, no Seldżuk jest poobijany. Ja myślę, że możemy go na automacie na spokojnie skroić, ale najpierw zobaczmy, czy jestem w stanie z nim jednak się dogadać, póki... No właśnie, właśnie, kolego serdeczny. Ja myślę, że jesteśmy zdecydowanie w stanie się dogadać, bo... No masz ten Bagdad swój. Mi się twój Bagdad podoba. Nie ukrywam, że gapię ci się na Bagdad, a gapię ci się dlatego, że jest cholernie bogaty i cholernie duży. Dobra, dam mi nawet 3000, ale wal się, chłopie. Spada, dobra, nie zgodzi się, no to zaraz tą kasę musimy jakoś inaczej skołować. Póki co, tego pana sobie stąd przegońmy, więc chodź, chłopie, bijesz się ze mną. No dobra, i możemy teraz zrobić taki myk, że ja tu podejdę bliżej gdzieś w ten las i teraz ciebie napadnę. On chyba, jak się w ogóle zlał ten szpieg, a nie jest w stanie, no nie wiem, że się kurde zbagował, no ja pizgam. A mogę, chociaż mogę go napaść, ale nie ma wsparcia, niedobrze. Dobra, ustawmy się lekko bliżej, bo muszę mieć to wsparcie, inaczej nie damy rady. No i nie łapię, no to zatem ustawmy się nawet gdzieś tutaj i teraz atakujemy tego dziada. Dobra, i jest bitka, którą wygrywamy na spokojnie, a więc no korzystamy ludziska, że wyjdzie. Zobaczymy, ile jednostek utracimy, bo pewnie ktoś padnie. A pogodzimy, że się w tym samym dwie jednostki włóczni. Dobra, nie ma tragedii. Damy radę sobie uzupełnić naszych ziomali bez problemu większego. A teraz na pewno bym chciał ich zaraz dobić. Tylko, a ty nie miałeś trybu marszu? Miałeś, ale ci się zmienił, nie wiem czemu. Na pewno ich musimy na razie dobić, a więc... Kasacja! I możemy na dwie bitwy, a to już nic nie da. W jednej to dokończ, koleżko. No i zobaczcie. Seldżuckie zagrożenie wstępnie wyeliminowane. A no to bym się teraz załadował. Znaczy, czy to będzie teraz populacja? Pytanie, poczekaj, Dwinie. W Dwinie mamy populacji... Generalnie niedużo. W Trapezuncie... No generalnie też niedużo. A tutaj, no to też niedużo. Dobra, idziemy do Dwinu, chyba tam jest najlepiej. No i w Dwinie regeneracji jako tako nie mam. Ale możemy... Kurde, nawet nie wiem co możemy... Aha, i teraz tu nagle ty się regenerujesz. Spoko. No to słuchajcie, ja bym chciał się nim wbić dalej i po prostu lecimy w kierunku stolicy i tam się zregenerujemy. Dobra, no to panie Seldżuku, na pewno teraz chcesz rozejm. Na 100% byś chciał, jestem przekonany w 100%. Haj, ale ja nie chcę. Zanim zrobisz kilka armii, ja mam ileś tam czasu i wykorzystam to na bank. Więc zabójca musi mi pokazywać, co tu się dzieje. To oczywiście idziesz do Anglii zgodnie z wcześniejszym planem. Pokaż mi van. Van zaraz na pewno odbijemy. No i wiecie, tylko van chcę zdobyć, co nie? No to tam armią w turze kolejnej. To jest w ogóle już garnizon? No już masz niby.
Okej, ale nie jest jakiś super duży. Chłopcze, tą korupcję mi oczywiście zmniejszaj. No i nawracaj Trebizond. Ty możesz w tym dwinie być, najlepiej na granicy się ustaw. I na skurde imam. I mamie tutaj ogarniaj sytuację. Mamy awans! W ogóle jest charyzmatyczny nasz dowódca. No kurde, nasz przywódca to jest totalny czadzio. Mniejszy koszt utrzymania, ale zarąbiste! Ludzie! I legenda! No, to w ogóle jest już epickość epicka. 3000, mamy kasy. Proponuję teraz od kogoś, kto mnie lubi. W ogóle... może jednak by teraz chcieli rozejm? Nie, bo wiecie, doszło pewnie do ich wieści, że wygraliśmy wojnę. To sobie pomyślą, oho, to może lepiej się dogadać, co? Dobra, Zengido, dasz mi kasę? Daj mi chociaż tak, nie wiem, kurde, z 800. I będę zadowolony, bo jak mi zapłacisz 800, to ja to oczywiście przekażę panom z Bagdadu. Dobra, chociaż 300 mi daj, okej. Okay. Lepszy rynk niż nic. Genua, pani Nicolo? No to jesteś bogaty, jak pewnie... 150, może co, kurde, klikam, ślepy jestem. Czy to byś mi tysiaka? Dałbyś mi tysiaka, no i miło, możemy jeszcze wziąć od Węgrów za to, że im pozwalam, prawda, na morzu tu bezpiecznie stacjonować, macie tą wojnę z Polską. I nasz następca nie ma, zobaczcie, kobiety, to możemy właśnie znaleźć taką węgierską żonkę. Chociaż sprawdźmy, czy nie ma nikogo, może nie wiem, z tych rejonów bliższych, bo no, wiecie, małżeństwo dyplomatyczne no, daje duże benefity. Dlatego lepiej byłoby zrobić to z kimś, na czym faktycznie bym skorzystał. Krzyżowcy, no tutaj to nie jest na pewno dobre, no i nawet nie macie żony. A powiedz mi, łacinnicy, a co z wami? Nie macie żony? No to chyba tą węgierską weźmiemy, co? Albo jeszcze zobaczmy inne frakcje. Niemkę. Nie, no Niemka to chyba nie, kurde. Może z Anglii kogoś? Panie Eryku, nie masz żony. Dobra, to nie, to bierzemy z Węgier, nasz następca musi mieć... Kobiety, musi mieć następców, dlatego jest to konieczna sprawa. Zrobimy na tym jeszcze jakiegoś tam skromnego tysiaczka. Fajnie, dobra, to teraz Abbasydzi. Zanim się tutaj ten konflikt... ty, bo cię atakują w sumie krzyżowcy. Kurde. To pytanie, czy jest sens się z nimi realnie dogadywać w tej sytuacji? No bo, no wiecie, oni mogliby dojść z Bagdadu. Macie jednostki jakie? No wciąż słabe, to nie jest groźna frakcja. To może jednak się zaufamy krzyżowcom, bo Aleppo w ogóle było splądrowane. No dobra, ale oni też są pobijani, ale mają dużo jednostek fajnych. Czekaj, bo ja miałem szpiega wysłać jednego gdzieś tam, no właśnie ciebie, na południe, do krzyżowców. To może na razie nie, chociaż w zasadzie nie, no bo... Powiem tak, z jednej przyczyny zrobię to, dlatego że na pewno nie planuję podbijać tych rejonów. No, i to jest, uważam, że... sensowny powód. Krzyżowcy, jak ich pokonają, spoko, wtedy się dogadamy z nimi, oni na pewno będą chcieli. A wy? Lo, wy rozejmu nie chcecie. No to kończymy turę. Ależ oczywiście, że ją kończymy. Bo idź od winu, to jest zadowolenie dostateczne. Cudownie, panowie Osmanowie, no wiecie, że tutaj kurde dalej jest bieda. Jak to przejmę, no to będą moje warianty, bo ich na to nie stać, żeby cokolwiek tu zmienić. No to Ankara odbijemy i zostawimy dla siebie. Może bym w ogóle zdobył tą Anatolię teraz? Są to, zobaczcie, bardzo bogate osady, jak się patrzy. Każda zarabia po 1000 plus z tych, które należą do państwa seldżuckiego. No to nie jest bieda. Biznesowo, jak sobie to analizuję, no to wyczuwam... ojojoj, to chyba koniec Bizancjum. No, nie są to duże siły, ale jednak raczej no już oblegana jest stolica nicejska. Za to Nicea może oblegać na przykład Nicee, tak? No i... ale popadło. Okej. Okay. No tak, krzyżowcy odnieśli triumf. To musimy się z nimi dogadać. No dobra. Wyślemy im podarki od naszego władcy dla ich króla. No ale już mi synopę? Serio, chłopie? Naprawdę? Orda Nogańska nas napada na człowieku, ale wiecie co? Jest tego plus jeden. Taki, że jeśli do wojny wzywam swoich kumpli, no to wtedy mamy z nimi lepsze relacje. I sorry, ale ci nie pomogę, bo jeśli to zrobię, no to stracę osadę. A więc wybacz, ale musisz... odejść się prędko z tego świata. Dobra, Sabołdia bije się z Czechami, Tuluza ma rozejm z Kastylią, separatyści zniszczeni, Niemcy objęli ponownie tron cesarski. Ci sami Niemcy, w sensie, bo tam Niemców to jest dosyć sporo. A dobra, no to tak, Seldżuku. Jak tam, kolego, stoisz? Dalej chcesz rozejm, panie Marta. Krzyżowcy, no z wami to mamy relacje ogólnie na plus. Jakieś może dostęp wojskowy, dogadamy sobie, co? Ja bym chętnie dogadał. No bo tutaj widzę, że już zaraz wan ktoś inny zdobędzie, więc no musimy się śpieszyć, sprężamy się, no i osadę, tutaj ta osada to jest tak nawet,
nawet dobrze broniona, ale mamy wsparcie kumpli. A ten van to jest który tier? Jak trójeczka? To możemy wziąć szturmem w zasadzie. Pokaż mi to. To jest dwójeczka, to nie ma sensu jak dwójka. No, to totalnie się nie opyla. A dobra, idziesz sobie kolego. No tutaj bądź. Zwerbuj włócznie na pewno. No jak je zwerbujesz, to gdzieś tam ruszymy dalej. To ten van przejmujemy. Fajnie masz ten garnizon. Dziwne są te dwie pierwsze jednostki, no takie europejskie. Nie wiem, czemu są w seldżuckich garnizonach, ale okej. Zróbmy okupację zwykłą. I teraz, kiedy mamy ładną granicę, możemy zakończyć wojnę z tymi pajacami. Masz cztery osady. Chociaż kurde, na korcie, żeby... A ty, ja mam z tą w ogóle kosę. Uuu, panie. To niedobrze. To i on nie zauważył. A czemu kosę? A bo to są w ogóle buntownicy? O kurde! To mi gości pomogą z buntownikami, a ja taki numer zrobiłem. O, ja myślałem, że to są separatyści, ale strolowałem. No dobra, ale i tak bym przegrał w sumie wtedy. Ty jesteś kolego generałem i masz w ogóle dwa punkty przebiegłości. Jesteś głupi. No to zarobi się, że jesteś głupi, wiesz? Tak ci powiem, przyjacielu. To myślę, że tutaj musimy podjąć decyzję dosyć konkretną i cię pozbawić urzędu, biorąc na przykład tego pana stratega, bo on już głupi nie jest. On do głupich niewątpliwie nie należy. A Diyarbakir się niepokoi i Diyarbakir, jeśli teraz zostanie zbuntowana, to padnie w jednej turze. No i to jest niefajne. Więc nikt nie może go dosięgnąć z swym gniewem. Och, co teraz mogę zrobić, kurczę? No tak wam powiem, że sytuacja jest nie jakaś najlepsza na świecie. No, mogło być lepiej. A jaka w ogóle wygląda armia Epiru, która jest w Sredec? No, armia taka dosyć... zaczepno-dystansowa, a Serbowie, fajne mają Serbowie jednostki. Na tym się tutaj pokręć, pokaż mi co mają ci panowie. Jest tutaj król, nazywa się jak? Luis, Ludwiczek. To kolejnym celem będzie prawdopodobnie Homs. Ci mają ten mosul swój. Dobra, kapłani nawracają, tak jest, nawracają. A więc nawracajcie, to już w ogóle jest plus 2. No i tą synopę. Jak to wygląda? No synopę, kurde, jak mnie napadną, to jest, wiem, powiem, prosta bitwa, mam nawet przewagę liczebną. Ale poczekamy, aż będzie szturm, bo tu jest, a tu jest tier drugi. Oto nie chcę się tego bronić chyba, to wolę to ręcznie rozegrać. To zrobimy im wypad? Mam tu generała? Mam tu generała, ale mam dużo jazdy. To nie, jak ma tyle jazdy, to się wolę bronić na murach. W razie czego, jeśli się zbaguje, no to będę mógł wyjść naprzeciw, byleby pod murami, a nie w otwartym polu. Bo inaczej będzie, no nieciekawie, nie sprzyjająco. Teraz tak, to mi napraw kolego, to mi musisz wywalić, to musisz mi też niestety... O, w ogóle fajny budynek. W sumie daje zadowolenie i... Nie, wolę sobie zrobić kościół i coś innego. Coś na pewno dużo lepszego. Dobra, zabójco. Pokaż mi teraz, co idzie z Persji, z miasta Rej. Muszę widzieć koniecznie. A ty pokazuj mi konie. No i tutaj, jak widać, nic się takiego nie dzieje. Tu jest dosyć spokojnie. Dosyć bardzo spokojnie. Dobrze, że nie mają janczarów w garnizonach. No, bo to też nie byłoby spokojne. Okej, wy, mongolskie fiutki. Panowie. Panowie, nie chcesz rozejmu? Nie chcesz rozejmu. Orda Nogajska. Dopiero co żeś mnie napadł, panie Batu. Nie chcesz, a gdybym poprosił tego ziomeczka w zamian za pieniążki o dołączenie do wojny przeciwko Ordzie Nogajskiej. No, wy się lubicie, ale może... Nie, to się nie zgodzi, nie ma bata. A, dobra, to co? Mamy przyjaciół? Ja myślę, że mogę ich do siebie wpuścić śmiało. Jesteś kolego nietolerancyjny... Oj, religijnie. To niedobrze. Ale jako dar dobrej woli... Wiecie co? Ja im dam podarek. Panowie? Weźcie ten pierścień na dar, na znak mej przyjaźni. Niech będzie ona wieczna. Razem, ramię w ramię, przeciwko tym niewiernym muzułmanom musimy sobie poradzić. Ktoś tam zginął. A jak tam Mosul przy okazji? Mosul, miasteczko dzisiaj w Iraku. Kurczę, bym chętnie powiem Mosul. W ogóle taki Mosul jest wielki. Co jest? A ten Irbil? I ten Mosul jest ludzisko jebitny. No van to pewnie malutki. A nie, to zmiana stolicy. A van to ma ile ludzi? No to ma tyle ludzi. Za to Bagdad? Strzelamy. Ja myślę, że ma 300 koła. No, 330 koła. O kurde. Atabegat Capital. Czwarty tier zamku. Czy tam to jest w ogóle twierdza chyba. Mamy jeszcze Noble Estate. Mamy Futuwa Organization. Jaj, to zwiększa garnizon. Meczet się rozwija. Wielki bazar w Bagdadzie. Młyn wodny, czyli mamy super rolnictwo. No Mezopotamie daje to w ogóle 300 prawie żywności. Mamy kowala i mamy jeszcze werbunek. No to świetna osada. Ona zapewnia po prostu wszystko, co jest potrzebne. I jeszcze daje takie bonusy. Ja pieprze. Nie no, Bagdad to jest taka perła. To jest taka perła na Bliskim Wschodzie. No, a Konstantynopolny jest bogatszy. Ile to jest w ogóle ludzi? Tu jest, no, 500 000 jeszcze więcej. Ale mamy tier 3 miasta. Mamy super port rozwinięty. A super mamy Ajasofię prawdopodobnie. A jakiś ten.
Znowu zapomniałem o tym. No, kurde. Akwedukt, tylko hipodrom, farmy, werbunek, Latin Chevaliers i no i warsztaty inżyniera. Dekowałem tam artylerię, plus garnizon, ale garnizony nie są jakoś super duże. W Akce to jest bardzo duży garnizon, no Akka jest spora całkiem, Antiochia jest też bardzo duża. No Antiochia, kurde, potężna. A Jerozolimka? Taka się wydaje skromna, nieduża, delikatna. No, Sumbacie, like westerns, no chyba, aha, że mam mniejsze morale, dobra, myślałem, że jakiś ma inny debuff na zasadzie do relacji. A no i ty masz tak, research rate'a, czy ty masz kolego technologię na plus? Masz, no dobra, zatem możemy ci pójść pod, no dajmy ten autorytet mimo wszystko, żeby jednak był, no i idziemy ci pod kasę i pod koszt przebudowy. Koniec tury, klikamy teraz magicznie. Czeka nas chyba obrona synopy dzisiaj. Prawdopodobnie. No, jest to scenariusz, który się może wydarzyć i najprawdopodobniej się wydarzy. Mogę się tak, kurde, objadłem przed nagrywaniem. Ja pizgam. Tak, zasiadłem do kompa. No, jestem taki pełny. Oj. No, jański brzuch. Wielki. Dawno taki nie był, ale to dobrze. Ostatnio był dosyć taki za mały, niestety. Więc, kurczę, trzeba tutaj przybrać troszeczkę powera. Ktoś zagada na mieście, jakiś Mongoł, co nie, zrobi grabież, jak to loży, no i co, będzie trzeba się obronić. Nie ma zmiłuj. Dobra. Marynidzi, Kastylia, wojna. Szwecja, Dania, wojna znowu. Fajnie, że się dużo dzieje. To są ciągle te wojny, że nie ma stypy. Nie cierpię strasznie stypy, naprawdę. No, bardzo nie lubię. Nie lubię w ogóle tego słowa, nie cierpię, bo jest takie bardzo, bardzo mocne. A jaki masz zasięg? Taki masz zasięg, kolega. Jak wyjdę z vanu, no to jest lekki wkurw, ale taki wkurw, że akceptowalny w miarę. Dobra, idź z tego dwinu człowieku. Wbijasz teraz tutaj. Malaty jest dalej oblegana. No, do Malaty pójdziemy w turze za dwie. Prawdopodobnie, no też on będzie gotowy. No dobra, to musimy chwilę poczekać sobie. Demolition camp ogarnięty. Znaczy się wyburzył się budynek. Dobra. To tak. No tutaj mamy żywność. Co chcemy zrobić? Meczet. Stara się niczego więcej nie róbmy. Kasę przeoszczędźmy sobie. Wolę mieć więcej. W ogóle co to za inwazja? Kurde, a ci z Persji, no nie wydają się być bardzo mocni. Dobra, to się nie boimy. Tu jest też w miarę bezpiecznie. Panie Achilles! Achilles! Idziesz tędy, przez Serbów, przez ziemię serbskie. A ty wkrocz bardziej na południe, dobrze? Pokaż Homs, jak tam garnizon w Homs, nieduży, nie wiem czemu są zacofani militarnie, no, ale pewnie technologicznie i cywilnie to są bardzo, bardzo do przodu. No już Mongowie powinni Bagdad zniszczyć, ale no zanim to się wydarzyło, to Bagdad był centrum, to była, wam powiem, taka potężna mieścina, to było, nigdy później nie odzyskał tej swojej świetności, do teraz. A wcześniej to było miasto na, kurde, myślę, że to topowe, nie wiem czy było jakieś w tym roku lepiej rozwinięte miasto na świecie. Poważnie, no Konstantynopol nie, no już po splądrowaniu przez krzyżowców tam parę lat wcześniej, no to już był słaby. Kordoba, no w zasadzie w tym roku Kordoba jeszcze była muzułmańska? Nie wiem, ale w tym roku, no ja myślę, że Bagdad, że zanim Mongowie wjechali, to była topka. Totalna topka. Dobra, kasę trzymamy. Buntu na razie nie będzie, chociaż van się do tego powoli przybliża. No ale sobie van zaraz przebudujemy na pewno. Trebizondzik, ustawmy się już na granicy, żeby być bliżej. No i ja chcę już, nie, bo jeszcze tutaj do końca to ogarnę, co? Do końca tą osadę. Powoli. Na spokojnie, nie śpieszmy się, nie wykonujmy gwałtownych ruchów. Mogą nam one przynieść niekorzyść. I jest to prawdopodobne. Dosyć bardzo. Co sądzicie w ogóle, że Szwecja do końca Danii dojedzie? Czy jakiś comeback się szykuje? Duński. Zrobią im, pokażą im potęgę Ragnara Lodbroka. O, idziesz mi pomóc? O mój przyjacielu, i to jest wasal, i to kolego serdeczny. Właśnie zyskujesz wyższy poziom autonomii. Co prawda fizycznie tego nie otrzymasz, bo jest tak w mojej głowie, aczkolwiek mimo wszystko jestem ci wielce wdzięczny za to, co żeś uczynił. Bo obroniłeś osadę, teraz nam podskoczył tutaj, podskoczył publiczny na skutek represji w wyniku zniszczenia butowników i może będzie nawet na plus. A jak nie na plus, no to będzie tak minus 5 do minus 5. Ci w ogóle jakieś dzikie myki robią. Nie wiem, czy to mi nie psuje populacji, jak są wrogie armie. No i mamy, uwaga, obronę osady, za którą w ogóle by wymierali. To się troszkę tak, kurczę, pan
osmański koleżka, no nie wiem, pośpieszył, mógł poczekać jeszcze, bo wtedy wymusiłby, żebym wyszedł naprzeciw. A tak co, broni się na murach, mamy sporo łuczników, on ma sporo jazdy. Osada mi się nie podoba, ale zobaczymy, jak on tam się rozstawi. No i wrócę do was, jak zacznie się już biteweczka. Bitewencja. Postanowiłem, że wam w większości tej bitwy oszczędzę, bo nic, a nic się tutaj totalnie nie działo. No taka w sumie bitwa typowa, w miarę się komputer nie zbugował, ale nie było to przyjemne do oglądania. Tak czy jak wygrywamy, nie jest raczej zaskoczeniem dla wielu. Teraz właśnie dobijamy resztki naszą kawalerią, która czekała cierpliwie, a ci panowie mogą zbiec na jego konnych łuczników, no niestety już nie łuczników, bo strzały się skończyły. Dobra, bij tych dziadów i widzę, że mamy generała, musimy szybko na nie skręcić, żeby szarża jeszcze weszła. I weszła, opuścili lance, opuścili. Cudnie. Teraz tak, szybko go skasuj, kolego. Ja bym chciał, żeby on spanikował w mgnieniu oka. Dosłownie, w mgnieniu oka. Ojojoj, jak się dobre wali. O kurde, się łamią tak szybko. Co jest, ludzie? Ale zaczęli się szybko łamać. A ta szarża w sumie nie była taka zła. No ale Murat, no to kurde. Twardy gość, co nie? Murat to jest twardy ziomal. A mój w ogóle... Zarządca jest jeszcze tieru wcześniejszego, bo zarządcą się tiery chyba nie upgrade'ują, żeby to się wydarzyło, to bodajże, no co, no musi być wyznaczony na swój urząd już po tym, kiedy odblokujemy nowy tier, ewentualnie, nie wiem, czy w ogóle mógł mieć wcześniej, być wcześniej jako generał, czy jako, jako zarządca wyznaczony, bo możliwe, że już się to tak zblokowało i że jak już raz był, to pozostanie do końca gry, do końca swojego żywotu w tym swoim jednym tierze. Dobra, lecisz teraz tędy, no i upoluj szybko tych łuczników, potem znam jeszcze resztę, ale upoluję ich, bo kurde będą mi walili po plecach, lepiej się nimi zająć do końca. A to i tak już, jak widać, wygrywamy, wrogi, wódz, buntownik oczywiście nie żyje, pięknie, no to w ogóle jeden, ale patrzę do końca, nie spańkował kurde koleżka, widzieliście, nie spańkował, starał się wojować do samego końca, do ostatniej kropli swej osmańskiej krwi. No zemścimy się, panie wasalu, że się zbuntował tak szybko, ile trwało turę dwie i się zbuntował? Masakra. Ja chciałem stworzyć potężne państwo osmańskie, co prawda w celu takim, żeby je wykorzystywać i się nim bawić, ale mimo wszystko Seldżucy im nie dali możliwości państwowości, a ja władca Gruzji dałem, oni ją odrzucili, no to teraz ja odrzucam ich istnienie i zaraz się zemścimy. Synowie Oguza jeszcze, kurde, śmie podpisywać swoim legendarnym przodkiem Oguzem, Ouzem, bo to G to jest, wiecie, to jest nieme, Ouz Khan. Fajna postać, wiele jest eposów na jego temat, właśnie główne eposy tureckie, turkijskie są na jego temat napisane i tam chyba pochodzi, najbardziej znany to jest książka Dede Korkuta, pochodzi z 15 albo 14 wieku. I właśnie, no kurde, no bronimy oczywiście mojego ziomeczka. Tebrys jest zaatakowany, oho, i Derbent tak samo, oj, z Derbentem może być ciężko. Ta frakcja ordanogańska, zauważyłem, że jest konkretna. Jak nas atakują, to już nie tak, żeby się bawić, tylko po prostu wjeżdżają. Uuu, Litwa bije się z Polską. What the fuck? Co jest? Waspurakanie się budynek jeden wyburzył. No i generalnie się Waspurakan bardzo burzy. Kurczę, jak to zrobić? Poczekaj, idziesz kolego tutaj, a teraz ciebie wysłałbym w to miejsce, żebyś ten Dierby Kirmi naprawdę szybciutko ogarnął przyjacielu. Malatia, no już jest prawie, że ogarnięta, ale i tak bym wszedł tutaj, żeby no bardziej to ogarnął. I teraz jak stąd sobie wyjdę, to jest sytuacja nie najgorsza. A jeszcze bym sobie na sekundkę jakiegoś generała tutaj postawił, tylko żeby po prostu był, no to jest również miło. Dobra, wiesz co, idziesz sobie chłopiec w takim razie do vanu, a ty mój królu idziesz obronić Derbent. Dobra, lecisz na północ. Musimy tych dziadów napaść, bo na automacie... Aha, straciłem czas. Zajebiście, panie Nojanie. Gratuluję mózgu. Congratulations. No cóż, bywa i tak. No to może wiecie co, pójdziemy ich spacyfikować? Do końca? W sumie królem już się ruszyłem. Warto byłoby to wykorzystać. Pokaż mi się, koleżko. Mógłbym zawsze w ich miejscu wyzwolić sobie tych, jako wasala. Ej, to zrobimy. Połowców, bo oni upadli, a połowcy... Mieliśmy z nimi dobre relacje do końca. A, ci w ogóle dalej. Nie, to jest. No, Galicja Wołynia, to coś jeszcze innego. Gatekeeper. Strażnik bramy, tak? To znaczy? Nie wiem, ale tak, tak mi się wydaje przynajmniej. A, dobra, zabójco. Kręć się tutaj na pewno. A ty chłopcze, pokaż mi w ogóle to. Ak Koyunlu. Właśnie w tym państwie pan Dede Korkut chyba tam. Nie wiem, kurczę, nawet co tam czy nie. A to już może nie będę mówił, ale. No, pochodzi z tych rejonów. Dobra, mamy Chorwację, dosyć słabą, Wenecja jest sycylijska. Rzadki widok, no, przyznam, że kurczę, bardzo rzadki widok. I w Jerozolimie oczywiście, a nie, myślę, że kościół jest na fulla zrobiony, ale tak jest ładnie, mamy żydowską diasporę.
No panowie, żebyście tego kurde nie załowali. A no ale ten tej garnizony to jest. To jest taka moc, to jest naprawdę taka moc ludziska. Niesamowite. Niesamowite. Co jest prędkość w bitwie i co ty masz kolego? Boring, jesteś nudny. Trochę nudny, tak? Myślę, że dałbym ci teraz okrucieństwa, co nieco, a mogę dać je tutaj, że po prostu, wiecie, był efekt neutralny i... No, i musimy to stać. Czy faktycznie spada populacja przez to, że oni tutaj sami to plądrują? Nie, nie spada. Jest okej. Okay. No dobra, tak jest okej. Okay. No to jest bardzo okej. Okay. Dlatego to w ogóle nie wiem jak rozwinąć. Myślę, że jakoś totalnie losowo, bo i tak jest, wydaje się, że nie będę z niej nigdy korzystał. Tobie dałbym na pewno teraz morale i was będę mógł zaraz sobie zastąpić. W ogóle nie wiem, czy tego generała bym nie usunął, chociaż nie. Zostań, chłopie, zostań, zostań, zostań. Może ruszymy nawet Natana naszym królem. O, to jest dobry pomysł. W ogóle z Seldżukami, ty, my chcemy chodzić na Rozjem, czy nie chcemy? Bo tak, kurde, widzę, że oni armii nie robią. A no i Rozjem dalej chcą. To się musimy zastanowić, czy to jest dla mnie teraz opłacalny zabieg. Bo Osmanowie na pewno chcą, ale ja z nimi za to nie chcę. Czy ja teraz będę chciał podbić Kajserii? Pytanie. Czy chcemy raczej podbić północ? Może byśmy się, wiecie, tutaj w tych terenach osiedlili. Terenach północnych. A może wjeżdżamy w Mezopotamię dla odmiany. Czyli Mosul byłby naszym celem. Rej, na przykład Persja. No bo kurde, ta mniejsza? Nie wiem. No, korci to strasznie, no bogata osada. Osady. No, nie, dobra, wiecie co, skorzystajmy, że to jest takie bogate i trzeba w to iść. Dobra, tu mi zrób to na pewno. Teraz poproszę natychmiast, jak tu z tym jest z żywnością. No, możemy to wybudować i jeszcze meczet zamiast tego, żeby się nawróciło. Są kapłani, ale meczet zrobi to szybciej, zrobi to jeszcze trochę sprawniej. No to chyba możemy sobie zaraz zakończyć turę. O, odkryte królestwo Makuri i Makuria rządzi Egiptem. Rządzi Egiptem. O, są silni. Mają, widzę, że sojusz z Mamelukami. Czy musieli chyba wyzwolić? Na to wygląda. Dobra, to co, to jest wyzwanie sobie zostań. Diyarbakir no powoli będzie się przebudowywało, ale to jeszcze zajmie troszkę czasu. Musimy to jeszcze niestety poczekać, ale... Liczę, że nie jakoś super dużo. Trebizond się niepokoi. Czy mam slot na zarządcę? Nie mam, ale za to możemy chyba wyznaczyć urząd. Panie Gurgenie, trzymaj to. Dowódco, bierzesz sobie na pewno coś takiego. Tobie bierzemy taki status. Ty możesz dostać na przykład... mam jakiegoś jeszcze innego dowódcę, który by się nudził. A no to ja mogę dać co najwyżej tą rolę. Nic więcej. I czy ten kolega może oficjalnie ogłaszać go moim następcą? Oficjalnie. W ogóle zaraz zobaczymy, czy jakkolwiek Węgrzy na to przychylnie teraz spoglądają, że z małżeństwa dyplomatycznego z nimi wyznaczyłem następcę. Powinni. Panie Miklosie, wspieram cię, twoje dążenia do powrotu na swe ziemie ojczyste? Nasze ziemie ojczyste węgierskie, to jest takie bardzo pojęcie względne, tak? To zależy, kurczę, jak bardzo ojczyste. Bo takie ojczyste, ojczyste to myślę, że wypadało patrzeć troszeczkę w kierunku azjatyckim. O, bunt jest na północy. O, to w sumie niedobrze. To nie było takie, o, że, o, fajnie, bunt, tylko takie, o, kurde, bunt! Motyla noga! No niedobrze. No bardzo niedobrze. O, ale się kurczę wygodnie siedzi. No mam powiem, że mam komfort siedzenia dzisiaj. Naprawdę mam komforcik. Jest dobrze, jest wygodnie. Jest tak zwany power. Tak zwany nojański power. A no to co, ja wam dziękuję serdecznie za uwagę. Jak się podobało, to oczywiście lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Zapraszam na Facebooka, Discordzika, Twitch streama i potężny Instant Gaming. Trzymajcie się, na razie, cześć!